Dobrze. E-commerce. Kolejny drażliwy temat, jeśli chodzi o WordPressa, poza bezpieczeństwem i prawami autorskimi. Oj tam. I support. No cóż. Czy można zrobić sklep na WordPressie? To pytanie pojawiało się jeszcze często na forach, na blogach, na stronach, na serwisach, tak? Z pytaniem, czy można zrobić sobie sklep na WordPressie? My już jesteśmy znudzeni odpowiadaniem na to pytanie, tak, można zrobić. Natomiast ważniejszym pytaniem, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, jak to zrobić dobrze? Jak obsłużyć hurtownię? Jak zarządzać dużą ilością zamówień, dużą ilością produktów? Jak je szybko edytować i tak dalej? No bo przecież jak zakładamy sklep, to zależy nam na tym, żeby mieć dużą ilość zamówień. No chyba, że będziemy handlować odrzutowcami, tak? To wystarczy tam jeden, dwa, nie wiem, w ciągu roku to jakoś to tam, jakoś tam pójdzie. Ale generalnie wszystko powinno się skupiać na tym, że powinniśmy mieć jak najwięcej kupujących, jak najwięcej produktów, jak najwięcej zamówień. I teraz pytanie, jak to wszystko ogarnąć? Macieju, jak to wszystko ogarnąć? Na razie to jeszcze będzie pytanie, czy można. No, ewentualnie następna prezentacja może być ja. Dobrze. Cześć. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Wami być. Nazywam się Maciek Swoboda. Rozwijam platformę WP Desk, w której tworzymy wtyczki do WooCommerce. No i dzisiaj odpowiem na pytanie, a przynajmniej spróbuję, bo okazało się, że wcale nie jest to takie proste. Czy można zbudować duży sklep na WooCommerce? Zanim do tego przejdziemy, jeszcze kilka słów wprowadzenia. WooCommerce jest najpopularniejszą wtyczką e-commerce do WordPressa. Została pobrana ponad 9,5 miliona razy i w ciągu tak mniej więcej miesiąca zostanie przekroczona magiczna bariera 10 milionów pobrań. Co więcej, WooCommerce stał się najpopularniejszą wtyczką e-commerce na świecie. Napędza w tym momencie około 900 tysięcy stron. No i wzrost jest niesamowity, ponieważ rok temu było to około 380 tysięcy stron i 18%. W tym momencie jest to już w tym momencie około 30%. No i jak to wygląda na tle konkurencji? No wygląda to niesamowicie, ponieważ WooCommerce, tak jak mówiłem, 30%, kolejne Magento zaledwie 8%, co jest tym bardziej interesujące, to, że WooCommerce istnieje dopiero od 4 lat. Także zdobył szturmem ten rynek. Jeśli chodzi o największą zaletę i właśnie to, dlaczego WooCommerce się tak dynamicznie rozwija, no to w mojej osobistej opinii jest to zaangażowana społeczność, zarówno deweloperów, jak i marketerów, jak i użytkowników, którzy tworzą strony na WooCommerce, którzy dzielą się wiedzą związaną z WooCommerce'em i chcą tą platformę w dalszym ciągu rozwijać. No a jeśli chodzi o największą wadę i tutaj biorę pod uwagę tutaj Polskę, ponieważ na świecie sytuacja wygląda trochę lepiej, no ale to jest właśnie brak integracji z zewnętrznymi usługami. Mam tutaj na myśli kurierów, programy do zarządzania magazynem, programy do fakturowania. Oczywiście ta sytuacja się zmienia i w WPDS-ku również walczymy o to, żeby tych wtyczek było więcej, no ale póki co jeszcze tych integracji jest stosunkowo niewiele. No i właśnie na WordUpach, na których byłem, czy na forach, na których czytam wpisy, bardzo często pojawia się pytanie, czy da się zrobić duży sklep na WooCommerce. I raczej przekonanie jest takie, że WooCommerce jest świetny, ale tylko do małych sklepów. No i pomyślałem sobie, że to będzie świetny pomysł na prelekcję. Podszedłem do tematu bardzo entuzjastycznie i bardzo optymistycznie. Natomiast im więcej czytałem na ten temat, tym bardziej w zasadzie stwierdzałem, że o kurczę, wcale nie jest tak różowo, jak mi się wydawało na samym początku. I niestety nie mogę Wam opowiedzieć o dokładnie naszych doświadczeniach związanych z budowaniem dużego sklepu na WooCommerce, ponieważ zbudowaliśmy największy sklep, miał 1300 produktów i tego nie uznaję za duży sklep. I już argumentami za tym to jest to, że było to zbudowane w zasadzie w 100% z gotowych wtyczek. Sklep stał na hostingu w home.pl i radził sobie świetnie. Także tego nie traktuję jako duży sklep. Tutaj jak mówimy o dużych sklepach, to myślę raczej o sklepach, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy produktów i to już jest powiedzmy jakiś taki odnośnik, że to jest duży sklep. No ale właśnie duży, czyli jaki?
W dużym sklepie może być dużo produktów, duży sklep może obsługiwać duży ruch i w dużym sklepie może być dużo zamówień. I na tych właśnie trzech rzeczach dzisiaj się skupię i każdą z nich przejdziemy sobie po kolei i zobaczymy, czy które z tych rzeczy e-commerce obsługuje bardzo dobrze, a z którymi ma problem. No, jeśli chodzi o produkty, to sama duża liczba produktów nie jest problemem. WordPress radzi sobie dobrze z dużą bazą danych i jakby sama liczba produktów tutaj nie jest problemem. Są prowadzone z powodzeniem sklepy, które mają po kilkadziesiąt tysięcy produktów i można je znaleźć bez problemu w Google, jak się tylko wpisze właśnie duży sklep na WooCommerce i w dokumentacji WooCommerce są podawane takie przykłady. Natomiast wszystko rozbija się o to, jak potem tymi produktami musimy zarządzać, czyli przede wszystkim w jaki sposób dodajemy je do sklepu, w jaki sposób je aktualizujemy, no i w jaki sposób prezentujemy je w sklepie. I jeden bardzo ciekawy przykład, który znalazłem, to jest case study sklepu z diamentami zbudowanego na WooCommerce. Jest w ogóle stworzona strona demo, gdzie jest dostępnych ponad 50 tysięcy produktów. Można sobie ten cały sklep przeklikać, zobaczyć jak on działa. Co więcej, każdy z tych produktów ma po 9 atrybutów, oprócz tych takich podstawowych typu cena, kategoria. Ma jeszcze 9 atrybutów, na przykład takich jak kształt diamentów, ich kolor, certyfikat. Także po wszystkich tych atrybutach też możemy je przefiltrować. Co więcej, właśnie firma, która robiła ten sklep, mówiła, no tutaj stawiamy demo, to jest nasz hostingu i to tak działa tak sobie. No w zasadzie to jak zacząłem sobie tam klikać i chodzić po tym sklepie, no to przyznam szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to działa. No ale wracając do sedna. WordPress radzi sobie dobrze z dużą liczbą rekordów w bazie danych, no bo produkty to posty, tak? A wiemy, że na WordPressie zostało zbudowanych też już bardzo dużo wielkich serwisów, także tutaj pod tym kątem nie ma problemu. Problemy zaczynają się, kiedy importujemy te produkty i kiedy je aktualizujemy. Przecież nie jesteśmy w stanie dodać kilkudziesięciu tysięcy produktów ręcznie do sklepu, a jeśli byśmy chcieli tak próbować, no to zajmie nam to bardzo dużo czasu, no i będzie to kosztowało bardzo dużo, nawet jeśli zatrudnimy do tego studentów. No i wyobraźmy sobie jeszcze ręcznie, gdybyśmy mieli zarządzać tymi produktami, no to w panelu administracyjnym mamy do wyboru filtrowanie poprzez datę, kategorię, typ produktu i mamy mega prostą wyszukiwarkę bez żadnego filtrowania. No i wyobraźmy sobie, że mamy cokolwiek tutaj znaleźć. Na przykład robimy promocję i chcemy wybrać, znaleźć produkty, które powinny być przecenione i chcemy im tą cenę zmienić. No praktycznie jest to niemożliwe, żeby je wyszukać i tym zarządzać. Także jeśli chodzi o zarządzanie, no to tutaj biorę pod uwagę tylko import. Ponieważ no po prostu ręcznie się tego nie da zrobić. No i z tego, co też wyczytałem na forach, jak ludzie opisywali swoje problemy i również też sukcesy związane z dużymi sklepami na WooCommerce, no to problemy zaczynały się pojawiać przy mniej więcej 10 tysiącach produktów. Oczywiście nie mamy wbudowanego narzędzia do importu produktów w WooCommerce. Możemy się posiłkować wtyczką, na przykład WP All Import, ale to nie jest jedyna wtyczka do tego. No i na dedykowanym serwerze z wtyczką All Import 10 tysięcy produktów importowało się 10 godzin. No to jest absolutnie nieakceptowalne, zwłaszcza jeśli współpracujemy z różnymi hurtowniami, które dzień w dzień zmieniają ceny. No i wyobraźmy sobie sytuację, że sprzedajemy produkty poniżej kosztów. No to jest w ogóle bez sensu. Także 10 godzin na import jest to zdecydowanie zbyt dużo czasu. No i firma, która robiła ten sklep z diamentami, oni doszli do takiego rozwiązania, że 100 tysięcy produktów importuje się 17-20 minut, co uważam, że jest właśnie tym, do czego warto dążyć i są to już wartości akceptowalne. No, tylko że oni stworzyli swoje własne rozwiązanie, nie korzystali z żadnej wtyczki, tylko napisali sobie dokładnie pod swoje wymagania swoje rozwiązanie. No i wykorzystali jakieś niskopoziomowe funkcje dostępne i ten import wtedy działa naprawdę dobrze. No i przejdźmy do ruchu, bo jeśli chodzi o produkty, to wiemy, że ich duża liczba nie jest problemem, jedynie jest ich zarządzanie.
Jeśli chodzi o ruch, to duży ruch też nie jest problemem. Oczywiście z gwiazdką. I tutaj myślę, że całkiem dobrym przykładem jest sklep WooTeams, czyli oficjalny sklep do WooCommerce'a. Tutaj niestety nie mam aktualnych danych, to są dane tak mniej więcej sprzed półtora roku, ale wtedy jeden ze współwłaścicieli WooTeams, kiedy właśnie zostało mu zadane pytanie na temat tego, czy da się zrobić duży sklep, powiedział, że takim najlepszym przykładem może być właśnie ich sklep, gdzie mają zarejestrowane 500 000 użytkowników, obsługują 8500 zamówień miesięcznie i u nich to działa świetnie. Jeśli chodzi o dane dotyczące samego ruchu, to jest estymacja i prawdopodobnie ona może być niedokładna, no ale mówimy o mniej więcej takim rzędzie wielkości. No to na całą domenę WooTeams.com w tym momencie wchodzi około 6 milionów użytkowników. Nie 6 milionów użytkowników, tylko jest to 6 milionów wizyt miesięcznie. No i ten sklep działa. Przypuszczalnie, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych użytkowników, liczbę zamówień, biorąc pod uwagę, jak w ciągu ostatniego półtora roku WooCommerce się rozwinął, to te liczby już są większe. No i ten sklep działa całkiem dobrze, wystarczy tam wejść, kupić wtyczkę i z tym nie ma problemu. No ale czy na pewno? No i przede wszystkim zapomnij o tym Forest, jeśli budujesz duży sklep. Większość, zdecydowana większość motywów ThemeForesta nie jest zoptymalizowana i zawiera ogromną liczbę rzeczy, których po prostu nie potrzebujesz. Także nie korzystaj z tego. Zapomnij o współdzielonym hostingu, no bo on nie jest w stanie przyjąć tak dużego ruchu. Zapomnij o braku cache, zapomnij o braku CDN-a. Tutaj już naprawdę potrzeba dużych zoptymalizowanych rozwiązań. Zatrudnij porządnego admina. Myślę, że kolejna prezentacja może też trochę światła tutaj wnieść. No i optymalizuj, optymalizuj, optymalizuj. To jest również to, co mówił współwłaściciel WooTeams na temat ich dużego sklepu. Oni poświęcają bardzo dużo czasu na pracę ze swoim partnerem hostingowym nad optymalizacją tego sklepu. Także jest to po prostu niezbędne, żeby taki duży ruch przyjąć i obsłużyć. No i jeśli chodzi o zamówienia, liczba zamówień też nie jest problemem oczywiście. Pokazuje to przykład WooTeams. No ale obsługa zamówień to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj przytoczę cytat, który zapadł mi bardzo mocno w pamięć. WooCommerce jest wtyczką z funkcjonalnością koszyka, nie jest platformą e-commerce. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, jak porównujemy WooCommerce z Magento, z PrestaShop, z innymi rozwiązaniami, które zostały stworzone stricte po to, żeby zajmować się e-commerce'em. Natomiast WooCommerce jest wtyczką do WordPressa i ma wszystkie jego zalety, ale również wady. I to tutaj właśnie wychodzi przy tej obsłudze zamówień. No bo jeśli chodzi o zamówienia, to właśnie mówimy o obsłudze zamówień pod kątem wystawiania faktur, wysyłki tych zamówień, na przykład również reklamacji. Kolejne rzeczy to raporty. Raporty, które dają nam informacje na temat tego, jak funkcjonuje nasz sklep, jak sobie radzi i informacje potrzebne do tego, żeby podejmować decyzje biznesowe związane z jego rozwojem. Jeśli chodzi o marketing, no czyli promocja sklepu, tworzenie rabatów, różnego rodzaju promocji, które umożliwiają nam sprzedaż wtyczek, sprzedaż produktów. No jeśli chodzi o obsługę zamówień, no to faktury w WooCommerce nie istnieją, to powiedzmy sobie jasno, ale oczywiście można wystawić je za pomocą dodatkowych wtyczek. To, co WooCommerce nazywa fakturą, no to jest po prostu zwykły e-mail z podsumowaniem zamówienia i tytułem faktura. Także nie nadaje się to jako dokument księgowy. Natomiast stworzyliśmy wtyczkę w WP-desku faktury do WooCommerce. Istnieje również szereg innych wtyczek, które umożliwiają fakturowanie, m.in. PDF Invoices. Także można to oczywiście zrobić. W WooCommerce nie powiadomisz również klientów o wysłaniu paczki i możliwości śledzenia tej paczki, ale oczywiście do tego też są wtyczki. Między innymi Shipment Tracking, która umożliwia wpisanie numeru wysyłki i klient jest informowany o tym na bieżąco, gdzie jest jego paczka, może to sobie podejrzeć zarówno w sklepie, jak i dostać taką informację mailowo. Także to też jest do zrobienia.
Nie zmienisz statusów zamówień WooCommerce, znaczy chodzi o to, jakie są domyślnie ich nazwy. No i to jest już w ogóle karygodne według mnie, ponieważ nie pozwala na dostosowanie sklepu do potrzeb klienta z większą elastycznością. Ale oczywiście do tego też znajdzie się wtyczka WooCommerce Order Status Manager. Możemy dodatkowo tworzyć jeszcze dodatkowe akcje mailowe, które pozwalają wysłać maila do użytkownika przy zmianie statusu. Jeśli chodzi o raporty, no to też jeśli budujemy naprawdę duży biznes i chcemy podejmować dobre decyzje biznesowe, no to zapomnijmy o tym, żeby korzystać z wbudowanych raportów WooCommerce'a. Jeszcze jakiś czas temu nie było nawet możliwości podejrzenia sobie kwot netto, były jedynie kwoty brutto. No i do tego też oczywiście są wtyczki. Tutaj dwie takie przytoczę, Smart Reporter for WooCommerce i Advanced Sales Report. Jest oczywiście jeszcze kilka innych, które są bardzo rozbudowane. Możemy też oczywiście sobie podłączyć WooCommerce do Analyticsa i stamtąd wyciągać interesujące nas dane. Jeśli chodzi o te dodatkowe wtyczki, to możemy oczywiście śledzić sprzedaż, ale również trendy sprzedażowe i porównanie z historycznymi danymi. Widzimy bardzo dobrze lejek sprzedażowy. Widzimy, które kupony i które promocje działały. Mamy zaawansowane filtrowanie, nie tylko po dacie, ale również po innych parametrach, między innymi po kraju, po kliencie, po konkretnych produktach. Widzimy, które produkty ludzie dodawali do koszyka, ale ich nie zakupili, czyli gdzieś tam w drodze procesu zamówienia zrezygnowali z tego, także możemy podjąć wtedy decyzję o tym, żeby na przykład zmienić ich strony sprzedażowe, albo gdzieś na etapie zamówienia wprowadzić dodatkowe optymalizacje, dzięki którym klienci faktycznie będą je kupować. Zobaczymy też oczywiście najlepszych klientów wraz ze szczegółami ich zamówień i kupowanych produktów. Zobaczymy sprzedaż z podziałem na kraje i na regiony. Co więcej, możemy nawet zobaczyć, które bramki płatności są najczęściej wykorzystywane, jaką generują sprzedaż i jakie płacimy od tego prowizje. Także naprawdę zestaw potężnych danych, które możemy wykorzystać do tego, żeby optymalizować sklep. Jeśli chodzi o marketing, to w WooCommerce są kupony, no i to jest w zasadzie wszystko. One oczywiście mają sporo funkcji, no ale tak naprawdę nie pozwalają nam na to, żeby faktycznie zaangażować naszych klientów i zmobilizować ich do tego, żeby wydawali więcej pieniędzy. I tutaj również jest wtyczka Automate Woo, w której wydaje mi się, że się zakochałem. Odkryłem ją stosunkowo niedawno, ale planuję ją wdrożyć również w naszym sklepie, ponieważ ma szereg ciekawych funkcji, które usprawniają faktycznie angażowanie klientów. No i co ta wtyczka daje? Ta wtyczka daje spersonalizowane kupony. Co więcej, te wszystkie rzeczy, które są tutaj wymienione, mają możliwość wysłania od razu do klienta maila. Także na podstawie różnych parametrów, które sobie określimy, możemy wysyłać automatycznie spersonalizowane kupony do klientów z informacją, że mogą różnego rodzaju produkty zakupić z określoną zniżką bądź innymi dodatkowymi profitami. Możemy wysyłać również maile właśnie związane z rekomendacjami produktów na podstawie historycznych danych zakupowych. Możemy automatycznie przyznać status VIP, jeśli klient kupuje u nas dużo i często. I później na podstawie tego statusu również oferować dodatkowe profity. Możemy aktywizować klientów, którzy kilka miesięcy temu kupili u nas produkty, ale od tamtego czasu się już w ogóle nie logowali. Automatycznie możemy wysłać im maila z przypomnieniem o tym, że istniejemy i że mamy ciekawe produkty. No plus oczywiście rzeczy typu wishlista i przypominanie o opiniach, które też w zasadzie powinny być standardem, no a WooCommerce nie są. No i jeśli chodzi o opinie, no to raz, że angażujemy użytkowników, dwa, że dostajemy opinie produktów, co dodatkowo wzmacnia renomę naszego sklepu i również kolejnym klientom pozwala podjąć lepsze decyzje co do kupowanych rzeczy. No i podsumowując, tak jak mówiłem na początku, podszedłem do tematu bardzo optymistycznie i stwierdziłem, że WooCommerce na pewno się nadaje do dużych sklepów. Trochę poszukam, znajdę idealne przykłady i Wam o tym opowiem, ale pod kątem takim, że mamy dużo produktów i mamy duży ruch, to jesteśmy w stanie ogarnąć bardzo dobrze, to na pewno.
Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy związane już potem z zarządzaniem takim dużym sklepem, z tym, żebyśmy mieli odpowiednie dane do tego, żebyśmy mogli ten sklep optymalizować i rozwijać i żebyśmy mogli po prostu nim dobrze zarządzać, no to tutaj już jest trochę gorzej. Oczywiście znajdziemy do w zasadzie większości rzeczy, znajdziemy wtyczki, ale do czego za chwilę jeszcze przejdę, no nie zawsze jest to idealnym rozwiązaniem. No i tak, jak tego nie robić, czyli trzy takie rzeczy. Pierwsza rzecz to, tak jak już mówiłem, zapomnij o tym Forest. Zapomnij o współdzielonym hostingu i zapomnij o śmietniku wtyczek. To jest rzecz, którą klienci lubią bardzo robić. Ostatnio nawet Bartek z WPZ podawał przykład, gdzie było zainstalowanych ponad chyba tam 130 wtyczek i klient się dziwił, dlaczego strona działa mu wolno i nieefektywnie. Także oczywiście tutaj podałem, że te niedoskonałości WooCommerce'a można rozwiązać poprzez instalację wtyczek. Ale nie chodzi też o to, żeby robić śmietnik. Wtyczki nie zawsze, ale zdarzają się takie przypadki, mogą być niekompatybilne ze sobą i mogą razem ze sobą nie działać. Plus, no oczywiście, jak instalujemy wtyczki, no to często jest tak, że one mają funkcje, których nie potrzebujemy. No one tam są, one tam są, obciążają dodatkowo nasz sklep i naszą stronę. No i jak to zrobić? Wykorzystaj framework do zbudowania motywu, albo w ogóle zbuduj motyw zupełnie od zera, na przykład na Underscores, który był wczoraj omawiany. Oczywiście to jest mus, pomyśl o dedykowanym hostingu, pomyśl o CDN-ie, pomyśl o rozwiązaniach, o których też między innymi mówili panowie przy okazji projektu Sweden SE. No i dopasowane rozwiązania, i to też bardzo ciekawie właśnie słuchało mi się tego, jak mówili o projekcie Sweden SE, czyli duży projekt, nastawiony też na bardzo duży ruch i oni tam byli w stanie sobie przypomnieć jedną wtyczkę gotową, którą wykorzystali do przekierowań i być może była jeszcze jakaś druga, ale jej nie pamiętali. Natomiast wszystkie rozwiązania, które były potrzebne, zarówno po stronie frontu, jak i po stronie backendu, stworzyli od zera. Konkretnie pod te konkretne wymagania, mieli dokładnie to, czego potrzebują, nie mieli żadnych nadmiarowych rzeczy. Jeśli już korzystacie z gotowych wtyczek, no to upewnijcie się, że one współgrają ze sobą, że się nie gryzą i że nie obciążają strony jakimiś dodatkowymi funkcjami, których nie potrzebujecie. I na koniec jeszcze chciałem Wam zaprezentować, w zasadzie opowiedzieć o tym, że stworzyliśmy portal polski o WooCommerce, WooCommerce.pl. Jest to portal, w którym chcemy się dzielić wiedzą związaną z WooCommerce'em i budować świadomość tego, jaki WooCommerce jest fajny i że można go wykorzystywać do rozwiązań biznesowych, do budowania sklepów. Pozyskaliśmy już również sporo autorów, nie piszemy tam sami, ale również bardzo duża część społeczności dołączyła jako autorzy gościnni. No i w ramach tego właśnie jest portal WooCommerce.pl z różnego rodzaju poradnikami i artykułami i istnieje jeszcze grupa na Facebooku, na którą zapraszamy, na której możecie zadawać pytania związane z WooCommerce'em, a i my, no i pozostali ludzie ze społeczności również będą na nie odpowiadać. I to jest wszystko. Także dziękuję bardzo. Jeszcze wspomnę, że mamy dla Was kupony rabatowe na wtyczki WP-Deska. Także jeśli macie taką potrzebę, to zapraszam do mnie bądź do zespołu i będziemy dystrybuować kupony. A jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania teraz. Dobra, dzięki za prezentację. Jeszcze dorzucę jedną swoją uwagę jakby z mojego doświadczenia. Jeżeli robicie sklep w Polsce, nieważne czy duży, czy mały, nie chorujcie na przerost ambicji. Tak? To znaczy, jednym z największych problemów wydajnościowych w sklepach jest wielojęzyczność. Z mojego doświadczenia tak wynika. Tam tych metafieldów jest dużo, zrobienie płatności w różnych walutach jest złożone i tak dalej. Jeżeli robicie sklepik w Polsce, zastanówcie się, czy naprawdę warto
sobie ściągać na głowę tak wielkie problemy, tylko po to, żeby mieć jedno zamówienie pewnie anglojęzyczne albo coś takiego. Bo to naprawdę często jest problem. A pytanie do ciebie mam jeszcze tylko takie, czy twoi, bo powiedziałeś generalnie, że się da, są problemy, tylko się da. Pytanie natomiast jest takie, czy jest sens? Bo wychodzę z założenia, że jeżeli stawiamy duży sklep, to mamy budżet. Jeżeli mamy budżet, to czy nie lepiej pójść do wdrożeniowców Magento, którzy zrobią to porządnie, solidnie, od początku do końca i tak dalej. Dzięki. Dobrze. Jeśli chodzi o wielojęzyczność, to do tego się najpierw odniosę. To jest świetna uwaga, którą również prześliśmy w WPDesku, bo chcemy zacząć sprzedawać wtyczki również za granicą. Najpierwszy pomysł był taki, instalujemy WPML-a, instalujemy integrację z WooCommerce'em, no i działamy. No ale okazało się, że jest to mega nieefektywne rozwiązanie, no i koniec końców zdecydowaliśmy się na to, żeby postawić dwa osobne WordPressy, no i jest to dużo, dużo bardziej efektywne rozwiązanie, no i też nie ma takich problemów też z samym zarządzaniem już. Natomiast jeśli chodzi o to, czy jest sens, no to jest, kurczę, dobre pytanie. I biorąc pod uwagę to, że WooCommerce nie jest platformą e-commerce'ową, tak, WordPress nigdy nie był przewidziany do tego, żeby stawiać na tym sklepy. Być może to się będzie zmieniało, biorąc pod uwagę to, że WooTeams zostało zakupione przez Automatica, więc przypuszczam, że tu może być jakiś taki szerszy plan, żeby faktycznie te rzeczy rozbudowywać. Natomiast biorąc też pod uwagę brak integracji różnych, które są no, mega pożądane, no to PrestaShop i Magento, one już to po prostu mają. Nawet jeśli będzie trzeba dokupić to dodatkowo, to nie są duże koszty, no a te platformy na pewno już są dużo, dużo dalej, prawda? Także no, myślę, że można się zastanowić, myślę, że dobrze jest sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli mówimy o takich stricte już enterprise'owych rozwiązaniach, no to na pewno jest warto pomyśleć o Magento, które po prostu do tego zostało stworzone. Cześć. Jestem posiadaczem dwóch e-commerce'ów na W. Jestem też waszym klientem, bo posiadam wasze wtyczki. I mam jedno pytanie takie dotyczące jakby pewnego rozwiązania, które albo wy może o tym myślicie, albo kojarzysz, czy je można znaleźć. Ja wiem, że WooCommerce to nie jest system magazynowy, ale taka funkcjonalność, na przykład jak sumowanie wszystkich wartości wszystkich produktów w magazynie, czy gdzieś coś takiego jest już gotowego, bo gdybym to samym napisał, ale trochę nie mam na to czasu. Druga rzecz jest taka, to już takie pytanie odnośnie waszej wtyczki, chyba nawet mam kiedyś tiketa do Bierma, nie wiem, czy jest tam odpowiedź. Tam faktury do pozycji, gdzie jest stawka podatku VAT, ciągną z nazwy zamiast faktycznie z wartości tej stawki. I to się dziwnie potem wyświetla w sklepie. To tak przy okazji. Dobrze. Jakbyś chciał, to ci pokażę potem, o co chodzi z tym. Bardzo chętnie, tak. Myślę, że jeśli chodzi o drugą kwestię, to wrócimy już w kuluarach, że tak powiem. Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, no to no, niestety nie kojarzę czegoś takiego. Także no niestety nie odpowiem. Musiałbyś pewnie poszukać w jakichś rozwiązaniach, no albo na Cloud Canyon, albo w sklepie. Jeśli już szukałeś, bo zakładam, że szukałeś. Wiesz co, akurat jeśli chodzi o takie kwestie magazynowe, właśnie to tam się nie zagłębiałem akurat w to. Także. Ile są warte wszystkie produkty w tym następnym? No, mega proste. Ale no, niestety akurat nie kojarzę czegoś takiego. Słucham. Witaj, mam do ciebie pytanie. Stawiamy sklep na WooCommerce. Ile według ciebie powinniśmy wydać na wtyczki, aby mieć pełną wszystkie możliwości, które dają nam inne rozwiązania? Ile powinniśmy, żeby mieć fakturowanie, żeby mieć wagi, pakowanie, ile
zamówili kilogramu kalisanie i tak dalej. Ile według ciebie powinniśmy przeznaczyć na tyczki? Bardzo trudne pytanie. To może uprośćmy. Ile powinniśmy przeznaczyć, żeby uzyskać funkcjonalność Testa Shopa? Też skomplikowane pytanie. Tym bardziej, że nie jestem ekspertem od innych platform i aż tak bardzo się nie zagłębiałem. Znaczy, no, części rzeczy nie zrobisz w ogóle za pomocą wtyczek, no bo ich nie ma. Tak, przykładowo integracji z Allegro nie zrobisz, bądź integracji z jakimiś kurierami, no też nie zrobisz, bo tego typu integracji nie ma, więc jeśli będą one niezbędne, no to najprawdopodobniej będzie konieczne no, ich napisanie zupełnie od zera jako dedykowane rozwiązanie. No, jeśli chodzi o cenę wtyczek, no to w sklepie Woodteams one się wahają od bodajże 29 do 200 dolarów. Jeśli chodzi o no, takie zaawansowane wtyczki, no to one zawsze kosztują tam około 200 dolarów. Są alternatywy na Code Canyon i tam zawsze warto zajrzeć, ponieważ tam mogą być wtyczki kilkukrotnie tańsze. No, jeśli chodzi o wtyczki do WP Deska, no to ceny też wahają się tak pomiędzy 29 a 129 zł netto. Wtyczka do faktur no to jest właśnie ten koszt 129 zł. Wszystkie wtyczki, powiedzmy, mniej skomplikowane są tańsze. Jeśli chodzi no, o takim budżecie, no to nie jestem w stanie powiedzieć, tak? No bo tak jak mówię, niektórych rozwiązań nie ma, więc nie można skorzystać z wtyczek. No a jeśli chodzi o jakieś konkretne rzeczy, no często jest tak, że klienci kupują kilka wtyczek faktycznie. No płatności są niezbędne. Bardzo często klienci również kupują wtyczki do fakturowania, często kupują wtyczkę do Freshmaila, często do paczkomatów. Więc jeśli mówimy na przykład o takim pakiecie powiedzmy 4-5 wtyczek, no to będzie cena sięgająca pewnie około 300-400 zł. Tak? No ale to cały czas jest jakaś tam podstawowa funkcjonalność. Wspominałeś, że no, WooCommerce ma duże braki tak, w podstawowej funkcjonalności, co możemy nadrabiać wieloma wtyczkami. Tak, no, każdy wie i też o tym wspominałeś, że wtyczki mogą być niekompatybilne. Tak? Obracając się w tym temacie, czy spotkałeś się z jakimiś znacznymi problemami przy integracji właśnie tych różnych wtyczek, żeby zapewnić jakąś funkcjonalność, że one na przykład między sobą się kłócą, albo kłócą się z różnymi popularnymi innymi wtyczkami, które są często wykorzystywane, tak? No bo zapewniamy pewną funkcjonalność, ale to rodzi wiele problemów, tak? Mhm, jasne. Wiesz co, w zasadzie chyba jedyne problemy, na które gdzieś tam natrafiliśmy, to były rzeczy związane z wysyłką i przykładowo z tą wtyczką no, mega popularną, Table Rate Shipping. Na pewno nie było problemów z płatnościami. One działają w miarę niezależnie od wszystkiego, więc z tym problemów nie było. Często z wysyłką się pojawiają właśnie różnego rodzaju problemy. Albo że niektórych rzeczy brakuje, albo że na przykład jeśli jest jakaś wtyczka, która dodaje metody wysyłki i jest jakaś wtyczka, która na przykład je modyfikuje w jakiś sposób, bądź ich ceny, tak, bądź ich dostępność w zależności od formy płatności, no to tutaj gdzieś tam najczęściej pojawiały się jakieś takie problemy związane z integracją. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to w tym momencie sobie nie przypominam. Dobrze, to chyba wszystko. Także dziękuję bardzo. Kolejna przerwa. Spotykamy się o 11:25. Można uzupełnić sobie kawę w krwi. Albo krew w kawie.